Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawia film pod tytułem Poletka demonstracyjne kukurydzy. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje szereg działań związanych z integrowaną ochroną roślin. Od 2012 roku na poletkach w Marszewie prowadzone są prace związane z systemami wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin, a od 2016 roku prowadzona jest sygnalizacja agrofagów. Powyższe działania znalazły odzwierciedlenie w realizowanym od 1 czerwca 2019 roku projekcie EDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin. W obecnym sezonie wegetacyjnym testowanych było 16 modeli na 6 uprawach. Na kukurydzy prowadzono obserwacje o macnicy prosowianki. Gatunek ten jest obecnie szkodnikiem występującym w całej Europie. Staje on się coraz większym problemem w rolnictwie, zwłaszcza w uprawach monokulturowych lub w uprawach z tak zwanym skróconym płodozmianem. W związku z tym, że od 2014 roku obowiązują zasady integrowanej ochrony roślin, należy pamiętać, aby metody chemiczne wykorzystywać tylko w uzasadnionych przypadkach. Podstawową zasadą w prowadzeniu obserwacji jest jak najdokładniejszy monitoring zwalczanych stadiów rozwojowych szkodnika, jaj oraz młodych gąsienic. Skuteczny monitoring umacnicy powinien obejmować użycie co najmniej 2 metod obserwacyjnych. Na polach w Marszewie zostały wykorzystane pułapki feromonowe i świetlne oraz bezpośrednie obserwacje roślin. W tym sezonie wegetacyjnym zaobserwowano niewielkie ilości umacnicy prosowianki. Szkodnik pojawił się na plantacji na przełomie czerwca i lipca. Prowadzone obserwacje z wykorzystaniem pułapek pozwoliły określić moment pojawienia się szkodnika na plantacji. Jednym ze sposobów zwalczania omacnicy prosowianki jest stosowanie metody biologicznej. Metoda ta nie uszkadza roślin, ponieważ celowana jest tylko w szkodnika. Polega na zastosowaniu naturalnego wroga omacnicy, jakim jest kruszynek. To działanie nie jest jeszcze wdrożone na polach demonstracyjnych w Marszewie, ale w kolejnych latach to nastąpi. Poletka w Marszewie ze względu na dużą ilość gatunków roślin uprawnych oraz możliwość prowadzenia wybranych upraw w różnych systemach uprawy i ochrony chemicznej stanowią bardzo dobrą bazę do testowania systemów wspomagania decyzji realizowanych w projekcie EDWIN. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Jesienne targi rolno-ogrodnicze AgroMarsz. Przyjazna energia w domu i zagrodzie. Poletka demonstracyjne kukurydzy.